Witam Was, kochani. Usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy. Przed Wami wiedza, która całkowicie zmieniła moje życie. Ale zanim przejdziemy do wyższych poziomów świadomości, o których tak samo jest najnowsza książka, która wyjdzie na święta. Wiem, że wielu z Was się nie może doczekać. I kochani, odkryję karty, podzielę się naprawdę bardzo, ale to bardzo wartościową wiedzą. Zanim przejdziemy do tego, przypomnę, jakie były najważniejsze momenty w moim życiu, kiedy wiedza wpływała na to, że no, rewolucjonizowało się moje życie. I myślę, że pierwszym takim moim odkryciem to było to, jak tu niedaleko, zamiast jechać na kolejną imprezę, miałem takiego, nazwijmy to, doła, czy lekką depresję. Pojechałem nad jezioro, położyłem się na piasku, na plaży. Była godzina, nie wiem, 12, pierwsza w nocy. I kochani, patrząc w gwiazdy, zadawałem sobie pytanie, o co chodzi w tym świecie, dlaczego to wszystko to tak wygląda, dlaczego są ludzie nieszczęśliwi, dlaczego ja jestem nieszczęśliwy. Bardzo dużo pytań padło i nie potrafiłem odnaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak jaki jest sens życia, kim ja chcę być, co ja chcę robić. No nic nie wiedziałem. Jedną, ale to bardzo mądrą rzecz wymyśliłem na sam koniec. Powiedziałem sobie, że w związku z tym, że nie chcę sobie odbierać życia, to chcę być szczęśliwy. I kochani, od tej decyzji, którą podjąłem z przytupem, całe moje życie pomalutku zaczęło podążać ku przebudzeniu, ku oświeceniu, ku nirwanie. Można to różnie nazywać. Ku wyższym poziomom świadomości. I myślę, że to będzie najwłaściwsze. Później pamiętam, jak jadąc samochodem, bo pierwszy tydzień był taki miodzie, że nie umiecie sobie wyobrazić. Czyli z chłopa, który miał cały czas skrajne emocje, jak zresztą większość ludzi, nagle byłem cały czas szczęśliwy. Czułem się tak, jakbym zdjął 100-kilogramowy plecak z pleców. I czułem się naprawdę fenomenalnie. I pewnego dnia wkradły się do mojej głowy myśli, że a co jak ci nie wyjdzie to, a co jak tamto. Zacząłem czarne chmury zaczęły w mojej głowie być i zacząłem z nich tworzyć coraz to różniejsze scenariusze. A na końcu było to, że jak już mi to wszystko nie wyjdzie, tam pomysły różne miałem, to nie wiem, w najgorszym razie wyjadę do Anglii. I nie zapomnę tego, jak w tej sekundzie się złapałem na tym, że co ja sobie wkręcam? Dlaczego ja się czuję nieszczęśliwy? Dlaczego ja mam takie myśli, że ja nie chciałem w ogóle myśleć negatywnie? O co chodzi z tą moją głową? I kochani, w tym momencie zatrybiło mi w głowie, że mam w sobie coś, co samo z siebie do mnie gada w głowie. I wy już wiecie, że nazywa się to ego. I kochani, to było ogromne dla mnie. No mnie to wbiło w fotel, oczy szeroko otwarte. No niesamowite, że ja nie wiedziałem o tym, że mam w sobie taki mechanizm, który sam z siebie myśli. I większość ludzi tego nie wie. To jest hit hitów. No i jak to odkryłem, zacząłem się coraz bardziej przyglądać tym wszystkim mechanizmom. I też po jakimś czasie dostałem takiego olśnienia, że skoro ja mogłem podjąć decyzję, żeby być szczęśliwym i byłem przez tydzień szczęśliwy i dopiero coś we mnie uderzyło, że znowu zostałem wybity jakby z tego trybu, zrozumiałem, że skoro mogłem przez ten tydzień zdecydować, żeby kontrolować swoje emocje, nazwijmy to, i być szczęśliwym, to czy mogę to zrobić z każdą sytuacją życiową? Czy mogę zmieniać te stany emocjonalne? I tak pomału zacząłem wpadać na trop tego, że jesteśmy w stanie kontrolować swoje emocje i to ode mnie zależy, jak ja się będę czuł, a nie tak, jak to jest u większości ludzi, że to, jak się ludzie nieświadomi czują, to zależy od wszystkiego, i to jest bardzo duże słowo, ale nie od nich samych. Także tutaj były dwa przepotężne, ogromne odkrycia, że myśli się same myślą i emocje możemy kontrolować. Także to był dla mnie totalny game changer. Rozpoczęła się moja jakby taka świadoma podróż w samokontrolę. Później następnym uderzeniem było rozumienie, że to, kim jestem, bezpośrednio ma wpływ na moją przyszłość. I z tym tak samo się łączy to, że to, jakie mamy doświadczenia, tworzy to nas. I gdybym się urodził, nie wiem, w Indiach, w Tybecie, w Ameryce, w zupełnie innej rodzinie, a nawet w jednym bloku, drzwi obok, w innej rodzinie bym był, zdałem sobie sprawę, że ja byłbym zupełnie innym człowiekiem, miałbym zupełnie inne wartości, przekonania, myślenie, nawyki.
byłbym kimś zupełnie innym. A od tego, kim jesteśmy, zależy nasza przyszłość. To odkrycie było dla mnie tak samo niesamowite, bo wcześniej to mi się wydawało, że to życie po prostu jakoś tak płynie i co one tam w nas rzuca, to tak się to przyjmuje i tyle. Nie zdawałem sobie sprawy, że ja mam pełne sprawstwo, żeby tworzyć swoją przyszłość tak, jak tylko zapragnę. Tutaj mi pomogło, pomógł mi w tym kanał Odważ się żyć. Najwybitniejsi tego świata, zacząłem ich obserwować. I tak zrozumiałem, że najwybitniejsi tego świata zupełnie inaczej myślą niż ludzie, nazwijmy to, przeciętni, czy ludzie negatywni, czy ludzie nieświadomi. To było niesamowite odkrycie, zarówno, że właśnie ten wpływ doświadczeń na osobowość, jak i to, kim jesteśmy, taką przyszłość będziemy mieli. To była petarda. Jak to zrozumiałem, że ludzie nie wiedzą, że mogą kontrolować emocje, że myśli im się same myślą, że stali się swoją osobowością przez przypadek, jak to ogarnąłem i to tak serio mi siadło, to automatycznie wybaczyłem wszystkim osobom, które kiedykolwiek w jakiś sposób mnie zraniły. Bo wcześniej myślałem, że jak ktoś mi nie oddał kasy, jak ktoś mnie pomówił za plecami, że jak jakiś nauczyciel się nade mną wyżywał, to ja obwiniałem te osoby, że one postąpiły nie fair i tak dalej. I miałem do tej jednej osoby ultra problem i nosiłem go w sobie. A odkąd zrozumiałem, że ludzie nie wybierają swojej osobowości, nie kontrolują swoich emocji, to zrozumiałem, że ktoś im je musiał zaprogramować. I w ten sposób wybaczyłem wszystkim osobom, które kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób mnie zraniły. I to było też niesamowite, bo miało to niesamowity wpływ na relacje w mojej rodzinie, w relacje z ludźmi, w biznesie. Ta wiedza jest po prostu niesamowita. Jak patrzymy na drugiego człowieka i nie oceniamy go przez to, kim on jest, tylko potrafimy zajrzeć w jego duszę i jesteśmy w stanie zobaczyć, co on musiał przeżyć, że on taki jest. Także to nie jest tak, że złoczyńcy, mordercy, najgorsi ludzie, że oni rano wstają i mówią, a nie, pójdę kogoś zabić. To jest proces, który przez wiele, wiele lat się kształtuje osobowość i potem pod wpływem różnych emocji ludzie robią głupotki. Ale to w taki sam sposób kształtują się ludzie pozytywni. Po prostu mieli inne doświadczenia, dlatego są bardziej pozytywni, dlatego są bardziej otwarci. Ta wiedza była po prostu niesamowita. Później doszedłem do wniosku, i to już jest kolejne jakby odkrycie, że wszystko jest subiektywne. I nie zapomnę, jak na początku nie potrafiłem tego tłumaczyć, chociaż to rozumiałem. Bo jeżeli potrafimy spojrzeć z butów biednego, przeciętnego, powiedzmy niemalże mistrza duchowego, biznesmena, człowieka, który nic nie osiągnął, człowieka, który ma wspaniałą rodzinę, potrafimy patrzeć z różnych butów na świat, na siebie, to wtedy się okazuje, że zupełnie co innego myślą o sobie ludzie biedni, przeciętni, bogaci, mistrzowie sportu, mistrzowie duchowości, że choć patrzymy na jeden i ten sam obiekt, jest zupełnie inna ocena rzeczywistości. Tak powstała sztuka tworzenia rzeczywistości. Książka chyba numer 10. I ta wiedza to już była totalna petarda i to tak naprawdę rozwaliło mi system, że ja mogę interpretować rzeczywistość na tysiące sposobów. To, że złamałem nogę, to może być nieszczęście albo szczęście, albo normalka, albo zdarza się, albo na tysiąc sposobów mogę interpretować każdą sytuację. Nieważne, czy mi rodzice cisną i coś ode mnie oczekują. Mogę zinterpretować to na przykład tak, że martwią się bardzo i nie potrafią zrobić tego troszeczkę mądrzejszy sposób, tylko na przykład troszeczkę na mnie najeżdżają. I teraz widzicie, mógłbym to odebrać jako atak, co oni ode mnie chcą i tak dalej, a mogę to odebrać zupełnie inaczej. I to jest coś nieprawdopodobnego, gdy zaczynamy rozumieć, że świat, rzeczy, ludzie, że my to możemy wszystko na tysiące sposobów interpretować. To jest nieprawdopodobne, że ludzie o tym nie wiedzą. I teraz to, co charakteryzuje ludzi nieświadomych, którzy nie mają tej wiedzy, to to, że przez doświadczenia stworzyły się w nich takie nawyki myślowe, że oni potrafią tylko tak bardzo wąsko patrzeć na siebie, na świat, na ludzi i potrafią mieć, no nie wiem, jedną interpretację, dwie na jedną sytuację. A przez to, że ja zyskałem tą wiedzę, że możemy rzeczywistość interpretować na wiele sposobów, no ja wiem, że jestem w stanie w nieskończony sposób interpretować doświadczenia swoje, różne sytuacje, tworzyć przyszłość.
Jest to niesamowite. I teraz, gdy połączymy to z wiedzą od najwybitniejszych tego świata, razem to jest niesamowita petarda, bo gdy potrafimy patrzeć na świat, na sytuację, jak mistrzowie duchowi, najlepsi sportowcy, najlepsi biznesmeni, mentorzy, to jest zupełnie inne patrzenie jak, no nie wiem, moich kolegów z podwórka. I to nie ma w ogóle porównania. I odkrywając jakby sposób myślenia najwybitniejszych, jakby szperając i niuchając w ich doświadczeniach życiowych, co oni przeżyli, co oni doświadczyli, zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na świat. Ale największy impact, i to szczerze muszę przyznać, miał na mnie świat rozwoju duchowego. Także takie postacie jak Eckhart Tolle, Sadhguru, Alan Watts, Moi, Osho, Adyashanti, to można byłoby ich wymieniać naprawdę wielu, to są ludzie, którzy całkowicie zmienili moje patrzenie na świat. I to, co kiedyś wydawało mi się oczywistością, tak teraz wiem, że to była iluzja, że to była... No to był kabaret, no, generalnie rzecz biorąc. W co ja wierzyłem i jak mocno ja się trzymałem swoich wierzeń. Niesamowite. I teraz, kochani, podsumowując to, takie niesamowita wiedza, która zmieniła mi życie, to wiedza o tym, że myśli się same myślą, samokontrola emocji. Zdałem sobie sprawę, że to, kim byłem, to zależało od moich doświadczeń życiowych. To, że mogę, czwarta rzecz, to, że mogę tworzyć świadomie swoją przyszłość. No i piąta, to ta subiektywna interpretacja. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Do tego mogłem jeszcze dołożyć wiedzę, że mogę się nauczyć każdej dowolnej umiejętności, czyli mocy jakby samodoskonalenia. Razem ta wiedza sprawiła, że moje życie jest po prostu tak wspaniałe i fenomenalne, że obecnie wiem, że muszę się tym bardzo mocno podzielić z Wami, żeby jak najmocniej Wam pomóc zmienić siebie, zmienić swoje nawyki, osiągać marzenia, szczęście bezwarunkowe, spokój, bo ta wiedza musi być ogólnodostępna. Także kochani, polecę z tym na pełnej petardzie. Ale to, co dla Was tak naprawdę przygotowałem, to wyższy poziom świadomości. Stworzył tą ideę dr David Hawkins i wiedza ta już całkowicie ułatwiła mi kontrolowanie emocji, myśli, zmianę stanów właśnie emocjonalnych. Ułatwiła mi podróż do, nazwijmy to, takiego już totalnego przebudzenia. To jest coś nieprawdopodobnego. I kochani, pozwólcie, że zostawię to na następny mental, także bardzo Was proszę o wyczekanie na następną część, w której podzielę się totalnie, niesamowicie nową wiedzą, którą zamierzam, tak samo podzieliłem się w książce, która będzie na te święta. Kochani, i teraz bardzo Was proszę, napiszcie w komentarzach, która wiedza, z którą się z Wami podzieliłem przez te wszystkie lata, gdzie jestem na YouTubie, 11 książek napisanych, która wiedza Wam najbardziej zmieniła życie, bo każdy Wasz komentarz, jak Wy go piszecie, inspiruje on innych ludzi do tego, żeby zaczęli się samo rozwijać, doskonalić. Razem możemy 1000 razy więcej niż w pojedynkę. Także zapnijcie pasy po raz drugi zaraz, bo uderzymy w wyższy poziom świadomości. Obiecuję Wam, że ta wiedza rozwali system. Zrobimy to razem ze slajdami, także będę musiał się tym jakby wspomóc, bo inaczej będzie ciężko oddać, o co chodzi. Przygotowałem dla Was materiały, także będzie się działo, kochani. Trzymajcie się i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.